zacząć od kilku pytań, ponieważ mam mikrofon, więc mam władzę, jeśli chodzi o zadawanie pytań. Ale tak naprawdę chcę przyjąć taką konwencję tego spotkania, żeby to było spotkanie, w którym Państwo przede wszystkim będą zadawać pytania. No i sam ten tytuł tego definiuje to nasze spotkanie, że troszkę będziemy się poruszać między porządkiem boskim i doczesnym i człowiekiem, który właśnie musi podejmować przeróżne wybory. Ale księże biskupie, możemy od razu do rzeczy, tak? Trudno mi nie zacząć jednak od tego, co dzisiaj się dzieje w kraju, czyli kwestii praworządności w Polsce, tego, co dzieje się z Sądem Najwyższym. I pytanie takie, księże biskupie, czy to jest obszar, czy to jest dziedzina, w której również Kościół instytucjonalny powinien się, zanim księdza biskupa, wypowiedzieć, odnieść do tego, co się dzieje? Czy też powinien zachowywać neutralność? To ksiądz biskup na temat sądzi. Kościół interesuje się człowiekiem. A interesując się człowiekiem, musi docierać do tych sfer, które tego człowieka podnoszą w górę albo go niszczą. Polityka jest rozsądną troską o dobro wspólne. Dobro wspólne. I w tej dziedzinie wszyscy powinniśmy być na nim zaangażowani. Niezależnie od tego, czy to jest księcki, czy ksiądz, czy biskup, czy zakonnica. Musimy zadbać o swój kraj. Dbając, musimy to robić w sposób odpowiedzialny i w sposób, który jest, tak jak w naszym przypadku, dzisiaj Polska jest państwem o ustroju demokratycznym i państwem prawa. Jeżeli ktoś narusza porządek prawny, czy też chce budować przyszłość, idąc po konstytucji jak po dywanie, który go tylko niesie, a nic nie daje, i zmienia się ten ustrój tak, jak się chce, to znaczy jest to wykroczenie przeciw, nie tylko przeciw konstytucji, konstytucja jest pewnym środkiem, ale jest to lekceważenie obywateli, którzy mają prawo domagać się, by przede wszystkim rząd był posłuszny prawu. Bo prawo, rządność to jest wymóg przestrzegania przez rządzących przepisów prawa. One są przede wszystkim dla nich. My mamy też obowiązek zachowywać ustawy, zachowywać porządek prawny, ale inna, większa odpowiedzialność za zachowanie tego porządku jest po stronie tych, którzy rządzą. Jak rządzą źle, no to wszyscy ponosimy straty. A jak tylko my przeciwstawiamy się prawu, no to mamy tego władzę wykonawczą, sądowniczą, która się nami zajmie i albo nas zamknie w dymy, albo uporządkuje nasze życie. Więc wszystkie te sprawy są w zasięgu, w zainteresowaniu Kościoła, chociaż Kościół ma tutaj przede wszystkim do powiedzenia coś od strony etycznej. A jeżeli ktoś przekracza prawo, to także przekracza zasady moralne. Więc w tym znaczeniu Kościół tymi dziedzinami się interesuje. Ale czy rzeczywiście się interesuje?
naszym ustroju, bo ustroju nas wszystkich, każdego z nas. I jeżeli ktoś dzisiaj protestuje przeciwko naruszaniu prawa, a jest tych protestów moc, to znaczy Kościół się rusza. Może nie tą głową czy szyją, ale się ciałem rusza. I to jest jakaś pomoc w tym, żeby ludziom rządzącym uświadomić, że widocznie się coś źle dzieje, bo obywatele nie chcą nas słuchać, przeciwstawiają się temu, co my uważamy za prawdziwą reformę, za prawdziwe uzdrawianie jakichś bolesnych spraw społecznych. No tak, gdyby ta głowa się ruszyła, to może skutek tego, że rusza się reszta członków Kościoła, obywateli, miałoby większy efekt działania. Właśnie pytanie o tę głowę, instytucjonalny poziom episkopa, który, jak mówię, w tych sprawach potrafi zabrać głos wyraźnie, stanowczo i władza wykonawcza jednak bierze to pod uwagę często. Pytanie jest takie, że może gdyby właśnie był silny głos episkopatu w sprawie łamania praworządności w kraju, to i te protesty miałyby nie tylko symboliczne wyrazy, one mają tylko wyłącznie symboliczny wymiar, w sensie oddziaływania skutków, jakie przynoszą. Ja zauważam to, że ten głos biskupów jest słaby. On jest. Jest w dokumentach, które są uchwalane, jest wskazane, przecież mamy i Ewangelię, mamy i katechizmy, mamy i tyle dokumentów kościelnych odnoszących się do współczesności, zwłaszcza dokumentów papieskich, encykliki, różnego rodzaju dokumenty i zajmowanie stanowiska przez papieża, który to wszystko widzi i temu wszystkiemu nasza przeciwna sprawa. I wspólnoty kościelne, która powinna zadbać o to, żebyśmy mieli szczere, głębokie przekonanie, że wiara jest naszą wewnętrzną siłą, która potrafi z nas stworzyć fantastycznych ludzi. I do ludzi, którzy pracują nie tylko dla siebie, ale pracują dla całego społeczeństwa. Czyli troszczą się o dobro wspólne. Jeżeli chodzi o dalszy taki wątek tego rozumowania, to oczywiście istnieje jeszcze inna definicja polityki, którą się określa jako sposób zdobywania, jako walka o władzę, zdobywanie tej władzy, sprawowanie tej władzy i przekazanie jej następnym, którzy wygrają. W tę dziedzinę polityki Kościół nie powinien się mieszać. Bo to jest polityka, jakby to powiedzieć, ta bojówkarska, to drapanie się do tych wielkich stołków, na których warto się tylko, bo dają duże pieniądze i pewnie jeszcze inne jakieś afanarze, ale to jest w tej dziedzinie powinni być zaangażowani świecy i tylko świecy. Bo gdyby się, dlaczego? Bo gdyby się do tego mieszał Kościół, to znaczy w walce o władzę w demokratycznym państwie, które doprowadza do zdobycia tej władzy przez partię, czyli przez część, bo partia to jest część. Poparcie takiej partii byłoby odebrane przez ich przeciwników politycznych jako poparcie tej jednej, a nie tamtych innych. Bo świat otwarty dla wszystkich jest powszechny i nie może ludzi ten duszy dzielić. No to tak to powinno wyglądać, ale w praktyce dobrze wiemy, jak jest, że często w sposób może nie tak oficjalny i otwarty w sensie w tym przypadku episkopatu, ale w różnych środowiskach, parafiach i tak dalej, no są bardzo wyraźne sygnały, że jednak tylko dana konkretna partia jest partią, na którą może głosować Polak katolik. Przecież ksiądz biskup na pewno spotkał się z takimi przykładami. Spotkałem się i to bardzo często się spotykam z tym. I rzeczywiście jest to sprawa bolesna, że wielu księży, tak
jeżeli nie skupi, ostatnio mógłbym cytować z kilku dni. Angażuje się politycznie, myśląc, że to jest dobra robota. Albo nie mają świadomości, czym jest Kościół, albo nie mają świadomości, że taka ingerencja, zamiast budować w ludziach dobro, doprowadza do tego całego, do tych wszystkich podziałów, które, jeżeli chodzi o politykę, są bardzo głębokie. Oni by, no nie przeceniajmy polityki, ale jednak jest to ten nerw, wokół którego istnieje jakieś otoczenie ludzkie, które się pcha do tego, żeby tu się znaleźć właśnie, w tej partii i w tej, która będzie rządzić. Więc Kościół musi być powszechny, czy jest. A Pan mówi, a praktyka jest inna. No proszę Pana, chrześcijaństwo od samego początku do dzisiejszego dnia jest takie samo. Z jednej strony istnieje nauka Chrystusa, zawarta w Ewangelii, a sięgająca jeszcze wcześniej Starego Testamentu, przecież Stary Testament jest też jakąś kolegą naszej cywilizacji, moralności i jakiegoś dobrego życia społecznego. Przepraszam, bo mówiłem o tym, ale myślę, że... Mówimy o powszechności Kościoła, o powszechności. Więc dawniej była taka praktyka. I myśmy też w tę praktykę weszli, że jeżeli książę przyjmował chrzest, to cały naród przyjmował chrzest. Miał obowiązek. Takie były, tak to rozumiano. Kiedy chrześcijanie stracili Ziemię Świętą, zabrali się do wojny, do wojen krzyżowych. Któż by dzisiaj pomyślał o tym, że coś takiego można robić? A robiono to w wielkiej gorliwości chrześcijańskiej wiary. Błąd. Nawracanie niczym nie jest żadnym nawracaniem, jest tworzenie sobie jeszcze większych wrogów. Więc trzeba sięgnąć do tego, że Kościół jest złożony z ludzi. Jest świętym i nieskalanym tylko w osobie Chrystusa, który jest fundamentem Kościoła. Natomiast wszyscy my, ludzie grzesznicy, popełniamy zawsze jakieś błędy, czasem małe, czasem większe. Czasem zbrodniarze się nawracają, albo święci stają się zbrodniarzami. To jest drama ludzki. Drama ludzki, od którego Chrystus daje nam zawsze drogę wyjścia. No tak, ale czy niezbyt łatwo właśnie tłumaczymy to wszystko błędami i wybaczeniami, jeśli chodzi o to, co złego dzieje się w Kościele? Bo można powiedzieć, że cała historia to są takie błędy i wybaczenia. A ten prawdziwy Kościół ewangeliczny to takie obrzeża tylko. Tak, nie, ja myślę, że to nie są obrzeża, to jest właśnie to, co jest w środku. To, co jest w środku. Te obrzeża to są właśnie te nasze upadki. Bo zawsze w sercu, jeżeli ktoś jest naprawdę człowiek wierzący, to chociażby codziennie grzeszył, każdy codziennie coś, jakiś głupstwo popełnia, to zawsze w sercu jest to przekonanie, no jestem z Jezusem. Wierzę, że jest życie wieczne. I jakoś zdążam do tego, czasem bardzo pomału, czasem nawet idę w przeciwnym kierunku, ale zawsze mam otwartą tę drogę, żeby wrócić na właściwą, na tę, która prowadzi do celu. Zatrzymajmy się jeszcze przy tej powszechności Kościoła, ale w troszeczkę innym znaczeniu, nie tylko tym politycznym, ale narodowym. Czy ksiądz biskup nie zauważa bardzo niebezpiecznej tendencji w Polsce, że właśnie Kościół jest nie powszechny, tylko narodowy? To przejawia się chociażby w tym strachu przed obcymi, przed imigrantami, tym strachem obecna ekipa rządowa bardzo skutecznie zagrała, zdobywając również i tym narzędziem spore poparcie. Czy tu ksiądz biskup nie widzi poważnego, bardzo poważnego zagrożenia dla istoty chrześcijaństwa w Polsce? Proszę Pana.
imigranci, Europejczycy. To są bardzo takie miłe i poważne rozmowy. Ostatni rok temu, w październiku, bo to zwykle na jesieni mamy takie konferencje, mieliśmy pytanie, na które ta konferencja miała dać odpowiedź, czy Europa, czy chrześcijaństwo przetrwa w Europie. Żeby nie przekroczył granic polskich. W Polsce dzisiaj jest niewolnictwo. Niewolnictwo. Jest taki artykuł Le Monde Diplomatique o sytuacji w Polsce, który wskazuje, jaka jest skala tego niewolnictwa. Dziesiątki tysięcy robotników, głównie Ukraińców, którym się płaci tyle co za ciężką pracę, nie gwarantuje się niczego. Oczywiście jest wiele ludzi, którzy pracują legalnie, pracują i są wynagradzani jak trzeba i są ubezpieczani i tak dalej, ale na marginesie tego jest niewolnictwo. Duży obszar niewolnictwa. I to niewolnictwo jest w całej Europie. Polacy, którzy są gnębieni przez Włochów, przez Brytyjczyków. Zwykle nie przez Włochów samych, ale jest jakiś Polak, który chce zarobić na Polakach, bo trochę zna język i trochę się obrócił tamtej okolicy. Posyła grupę ludzi do zbierania pomidorów i zamykają ich, paszporty odbierają. No, przypomniało się niewolnictwo strasznym rzymskim pewnie. To samo robią niektórzy Polacy, ale niektórzy także ludzie z danego kraju. Chcą po prostu zdobyć duże pieniądze tajnym kosztem. No ale bo mówimy właśnie o tej fundamentach Europy. No, rzeczywiście ci ojcowie założyciele w sumie myśleli o czymś więcej tak naprawdę niż o tej jedności ekonomicznej, bo ksiądz biskup wspomniał, że chodziło o... Ale oczywiście, no proszę pana, no cały Zachód przecież odchodził od chrześcijaństwa przez wiele, wiele... Od wojny. Odchodził od chrześcijaństwa przez wojnę, bo ona zniszczyła morale społeczeństwa, w której wierzy. No, pamiętam, jeździłem na Zachód w latach PRL-u, 60. roku. Widywałem na mostu na dworcu wschodnim w Wiedniu, już tego dworca nie ma, całą masę ludzi z tobołkami. Turczynki i Turczynowie, że tak powiem, z całymi bagażami takimi, pewnie wozili poduszki i wszystko, żeby się tam gdzie tego nie ma. I szli jako robotnicy do Niemiec. Tym się zaczął ten napływ robotników po to, żeby pokryć dwie słabe strony Zachodu. Brak dzieci, no i brak ludzi, którzy podejmą ciężkiej pracy. No po wojnie to brakowało tych ludzi, bo wymordowaliśmy się. Tak, ale teraz nas nie mordują, a też jest ten sam problem. Pani Merkel, która w 2011 roku otworzyła granicę dla uchodźców i migrantów, bo uchodźcy są ci, którzy uciekają spod bomb i uciekają, żeby ich nie zamknięto i nie torturowano. A imigranci to są ci ludzie, którzy szukają lepszego życia. I oczywiście już ten proceder w Polsce miał kiedyś miejsce, to ujawniła pani Lipowicz, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, że nasz kochany sekretarz Bierek sprzedał Niemcom 1 milion Polaków. Sprzedał. Opole, te okolice Śląska Opolskiego wyludniły się w latach 70., 60. lat. Dlatego, że ułatwiono wjazd do Niemiec Federalnej na zarobek. Dlatego, że oni nie chcieli się podjąć tych prac, które tworzą ich bogactwo. No,
się będzie jeszcze wzmagał. I szacuje się, że niektórzy mówią o 20 milionów, a niektórzy mówią nawet, że 100 milionów ludzi może jeszcze przyjść do Europy, żeby się jakoś załapać na lepsze życie. No, trudno się zdziwić. No, każdy pewnie zna zagłębę na tym miejscu, też szukałby lepszego życia, prawda? Tak, życie jest jedno. My tego nie potrafimy zrozumieć. Polska nie przyjęła ani jednego emigranta, ani jednego uchodźcy. No, ani jednego. Chociaż sami jesteśmy narodem uchodźcy. A my emigrujemy od 300 lat prawie do Ameryki, do Francji, na całym świecie nas jest dość. W samej Wielkiej Brytanii dzisiaj jest około 900 tysięcy uchodźców, nie emigrantów, tylko ekonomicznych. I wszyscy ludzie nam pomagali w stanie wojennym. Nawet ci Niemcy, którzy nas tak niszczyli w czasie wojny, pomagali nam w stanie wojennym. Powiedzieli, że nam ta pomoc jest potrzebna. A my dzisiaj doprowadzamy do takich sytuacji, że skoro w 1915 roku prawie 80% Polaków opowiadało się za przyjęciem uchodźców, to dzisiaj mamy tych 80% przeciwników. I to jest największy grzech tych, którzy dopuścili, żeby w tym narodzie, jak to się nazywa, chrześcijańskim, katolickim, zniszczyć tę tkankę wrażliwości na biedę. To jest grzech. A papież Franciszek apelował, żeby każda parafia przyjęła jedną rodzinę. Proszę pana, jest taka, tu episkopat nie ma naprawdę żadnej winy. Dlatego, że od samego początku ustalono, że każda diecezja przyjmie po kilka tysięcy przynajmniej ludzi. Akcja Caritasu na pomocy uchodźcom istnieje od dawna i rozwija się. Episkop zwracał się do rządu, żeby mógł sprowadzić do Polski ludzi tak zwanymi korytarzami humanitarnymi. To znaczy takich ludzi, którzy są już doskonale znani, kim są i jakie mają potrzeby. Chodziło głównie o chorych, żeby sprowadzić do Polski, wyleczyć i wrócą do domu. Nie ma żadnej zgody na to. A ja się pytam, bo to są wszystko polityczne sprawy, a ja się pytam, gdzie jest nasze chrześcijaństwo? To jest nasz obowiązek. Biednego trzeba wesprzeć. Potrzebującego wspomóc. To jest rad. Wielki rad. No właśnie, jak to jest, że 90% chrzczonych, a 80% nie jest w stanie zaakceptować tego najbardziej podstawowego aktu pomocy bliźniemu potrzebującemu. No ja tego nie rozumiem, ale ja myślę, że Polska zawsze była skłonna pomagać. I to jest chyba jakaś taka propagandowa zasłona. Może ci ludzie, którzy tak twierdzą, że nie, żeby się zetknęli z tymi ludźmi, którzy są tak biedni i tak straszliwie poniżani. Może by się to ich serce otwarło. No pewnie tak, bo właśnie to jest paradoks, że w tych Niemczech, gdzie przyjęto tak dużo uchodźców, imigrantów, ten wskaźnik jest zupełnie inny. Ta akceptacja dla tej imigracji jest o wiele większa niż w Polsce. No trzeba powiedzieć, że teraz mniejsza. Ale nie mniejsza niż w Polsce. Zmniejsza się to dlatego, że to jest uciążliwe. No bo wzięli na siebie tak naprawdę, Niemcy wzięli na siebie naprawdę olbrzymią falę, która już była i we Włoszech, i w Grecji. Kiedyś mieliśmy na tego gościa arcybiskupa z Agrigento z Sycylii, do którego należy to wyspa Lampedusa. Malutka wysoka. Tysiące ludzi, które tam przypływają. No są jakoś tam sprawdzani, to jest obowiązek unijny. No i
plan jest po to, żeby zamknąć możliwość zarobku tym mafiom, bo to wszystko będzie pod kontrolą władz europejskich. Czy się uda to? Wróćmy, księże biskupie, do naszego kraju i do umierającego chrześcijaństwa, jak alarmował w tygodniku powszechnym ojciec Wiśniewski. I jednym z przejawów tego umierania to jest również nasilający się nacjonalizm i również w dużym stopniu tolerowany niestety przez Kościół, choć ostatnio był mocniejszy dokument episkopatu a propos pielgrzymek, tak zwanych właśnie... Prymasz polski arcybiskup Wojciech Polak na ten temat był jasny dany. No ale pielgrzymek... Do samego rządu w Częstochowie. Teraz ukazał się dokument episkopatu o patriotyzmie, który bardzo jasno stawia te sprawy, że to jest, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ja mam osobiste doświadczenie i to niestety bardzo dość długie, bo musiałem być blisko takiego księdza, który był nacjonalistą. Był i jest nacjonalistą. Ja wiem, czy to tak nie. To jest wszystko pokryte pobożnością piękną, a spod tej pobożności wychodzą Litwy. Nie, to nie jest żadna droga. No ten głos teraz troszeczkę wyraźnie zabrzmiał, ale jednak te pielgrzymki z, no wręcz... Ja się też ucieszyłem, że tam jest powiedziane, żeby nie wpuszczać do sanktuarium tego typu ludzi, bo jest oczywiście jasne, że każdy człowiek ma wstęp na jasną górę i powinien mieć, ale czy każdy, czy także ten, który ma granat w ręku, czy także ten, który flagi hitlerowskie, czy jakieś inne... Na faszystowskie symbole się pojawiały na pewno. Ale przepraszam bardzo, ja upomnę się o to, tak, żebyśmy przestali gadać między sobą. Tak, dobrze, to ja będę ruszał z mikrofonem do Państwa, to proszę ręka w górę. Kto chce się włączyć do naszej rozmowy, żebyśmy sami tak właśnie z księdzem biskupem tego nie dyskutowali. Z tyłu głosy zabędę się przemieszczał. Państwo się zgłaszają. Każdy z nas gdzieś tam w sercu ma taką grzechę.
cnocie, to by się ludzie śmiali. Cnota. Dawniej się mówił, to się nie mówi. A cnota to jest nic innego, jak tylko pewna sprawność dążenia do dobra. W jakiejś dziedzinie, takiej, jakiej nie ma. Cnota człowieka rozwija. A zło człowieka niszczy. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jak się buduje dom, to nie może być tak, że ktoś stawia fundament, a ktoś inny go podkopuje. Ale życie ludzkie jest mniej więcej na tej zasadzie ustawione. Ktoś ma, a ja nie mam. Ktoś ma więcej, a ja mam mniej. Jaka to sprawiedliwość? I gdyby się o to kłócili bankierzy, którzy mają mnóstwo pieniędzy, no to by się nie dziwił, ale to czasem chodzi o jakąś głupotkę, jakiś drobiec. On ma, a ja muszę mieć, no to ukradnę. Więc przykazania Boże, 10 przykazań Bożych, to jest podstawa uczciwego życia. I jak zrobić, co zrobić z tym, że wielka pomoc światowa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i różnych krajów nie dociera do tych, którzy tej pomocy potrzebują. No, Sudan jest tutaj bardzo dobrym przykładem, znaczy złym niestety przykładem. Tam rządzą ludzie, którzy się nie liczą żadnym prawem. Prawem są oni. Jak organizacja międzynarodowa pośle jakiś transport pomocy, no to on się dostaje w ręce tych, którzy chcą na tym zarobić. I zarabiają. Do tego dochodzi, że niektóre formy pomocy skuteczne polegają tylko na tym, że leci samolot czy helikopter i zrzuca ludzi, dla ludzi jakieś tam pożywienie czy jakieś lekarstwa. No to są szajki ludzi, którzy żyją z innych ludzi, z biedy innych ludzi. I no co, trzeba było zdobyć ten kraj, zrobić tam porządek. To tego się nie da zrobić na łatwo. Zresztą proszę zauważyć, jak się ten porządek robi w Syrii, jak się robi w Iraku, jak się robi wszędzie tam, gdzie ktoś ma ochotę na jakiś lepszy kawałek. Na Krym, czy na jakiś inny, na jakąś inną złotkość. To jest niestety